W jednym z poprzednich nagrań mówiłam Ci o autodysocjacji wody, czyli o tym, że cząsteczka wody w obecności innych cząsteczek wody dysocjuje, rozpada się na jony wodorowe, które zaraz są otaczane przez cząsteczki niezdysocjowanej wody, tworząc jon hydroniowy i jony wodorotlenowe. Przeanalizujmy taki schemat. Kiedy mamy do czynienia z dwoma cząsteczkami wody, to istnieje prawdopodobieństwo, że jeden z atomów wodoru odłączy się od cząsteczki wody i przyłączy się do niego druga cząsteczka wody, w wyniku czego powstaną nam właśnie te dwa jony. Ten proces bardzo szybko osiąga stan równowagi. Jeśli woda znajduje się w warunkach standardowych, czyli kiedy mamy do czynienia z temperaturą 25 stopni Celsjusza i ciśnieniem 1013,25 hektopaskala, to po ustaleniu równowagi możemy zapisać wyrażenie na iloczyn jonowy wody. Iloczyn jonowy wody równy jest stężeniu jonów hydroniowych razy stężenie jonów wodorotlenowych. Wynosi on 10 do minus 14. A ujemny logarytm z iloczynu jonowego wody pKW wynosi 14. W warunkach standardowych w czystej wodzie stężenie kationów hydroniowych jest równe stężeniu jonów wodorotlenowych. Iloczyn tych stężeń, jak widzisz, jest równy 10 do minus 14. To też stężenie jonów hydroniowych i wodorotlenowych wynosi 10 do minus 7 mol na decymetr sześcienny. To też pH, ujemny logarytm o podstawie 10 ze stężenia jonów wodorowych, wynosi 7. Istnieją substancje, które po dodaniu do roztworu spowodują zwiększenie stężenia jonów wodorowych lub wodorotlenowych. Substancja, która zwiększa stężenie jonów wodorowych, to kwas, a substancja, która zwiększa stężenie jonów wodorotlenowych, to zasada. Użyłam nowych pojęć – kwas i zasada. Wypadałoby, abym Ci teraz dokładnie wyjaśniła, co to takiego kwas, a co to zasada. Otóż już długo przed powstaniem tego nagrania ludzie zastanawiali się, jak zdefiniować kwas, a jak zdefiniować zasadę. W wyniku tych rozważań na przestrzeni dziejów powstało kilka teorii. Które to teorie przybliżę Ci w tym nagraniu. Teoria, z którą spotykamy się najczęściej, mówi, że kwas to substancja, która powoduje wzrost stężenia jonów wodorowych w wodzie, a zasada to substancja, która powoduje wzrost stężenia jonów wodorotlenowych w wodzie. Autorem tych poglądów jest Arrhenius. Stąd też tę teorię nazywamy teorią Arrheniusa. Więc jeśli jakaś substancja w trakcie dysocjacji, czyli w trakcie rozpadu na jony pod wpływem wody, będzie wytwarzać jony wodorowe albo hydroniowe, wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kwasem. Na przykład przeanalizujmy wodny roztwór chlorowodoru. W środowisku wodnym substancja ta będzie dysocjować i powstanie jon wodorowy i anion chlorkowy. Skoro powstał jon wodorowy, to zgodnie z teorią Arrheniusa wiesz od razu, że wodny roztwór chlorowodoru jest kwasem. Jest to kwas chlorowodorowy. Jeśli wpuścimy chlorowodór, czyli gaz do wody, to spowoduje to wzrost stężenia jonów wodorowych w roztworze. Kwas chlorowodorowy w wodzie dysocjuje w 100%. Dlatego też po dysocjacji nie spotkamy w roztworze całych cząsteczek chlorowodoru. Cały chlorowodór rozpadł się na jony wodorowe i chlorkowe. Kwasy, które dysocjują całkowicie, nazywamy mocnymi kwasami. Innym przykładem mocnego kwasu jest wodny roztwór bromowodoru albo też jodowodoru. Kolejny to kwas azotowy 5. Wszystkie te związki dysocjują w wodzie, wytwarzając jon wodorowy i resztę kwasową. Teraz przejdźmy do zasad i zdefiniujmy je zgodnie z teorią Arrheniusa. Według Arrheniusa mocna zasada podwyższa stężenie jonów anionów wodorotlenowych w wodzie. Spójrzmy na układ okresowy pierwiastków, na grupę pierwszą. Mamy tu litowce. Jony tych metali w zasadach związane są z grupą OH poprzez wiązanie jonowe. Jeśli włożysz zasadę do wody, grupa hydroksylowa od razu się odłącza. Pokażę Ci to na przykładzie litu. Weźmy wodorotlenek litu. Wodorotlenek litu jest rozpuszczalny w wodzie. To też w tym przypadku wodorotlenek i zasada to jedno i to samo. Każda zasada dobrze rozpuszcza się w wodzie. Wodorotlenek litu zbudowany jest z jonu metalu, kationu litu i anionu wodorotlenowego. W środowisku wodnym wodorotlenek litu dysocjuje całkowicie.
W tym układzie nie dojdzie do stanu równowagi. Wodorotlenek litu dysocjuje w 100%, w wyniku czego jon hydroksylowy odrywa się od wodorotlenku litu. Od zasady. Tutaj wstawiamy minus. Dodatkowo powstaje również kation litu. Jeśli ten wodorotlenek włożymy do roztworu, to wzrośnie w nim stężenie jonów wodorotlenowych. Wodorotlenek litu jest mocną zasadą. Podsumujmy. Arrhenius wysnuł logiczny wniosek, że kwasy są to substancje, które w roztworze wodnym odszczepiają jon wodorowy. Zasadami według teorii Arrheniusa są substancje odszczepiające jon wodorotlenowy. Istnieje jednak inna, nieco szersza definicja kwasów i zasad, tak zwana teoria kwasów i zasad Lovrego-Bronstedta. Teoria ta została sformułowana w 1923 roku, niezależnie od siebie przez Johnsena Bronstedta i Thomasa Martina Lovrego. Zgodnie z tą definicją kwasami są substancje, które są donorami, dawcami protonu, czyli jonu wodorowego. Analogicznie zasadą jest akceptor protonu. Akceptor, czyli przyjmujący. Zastanów się, czy chlorowodór będzie kwasem w teorii Bronstedta-Lovrego? Tak, oczywiście, że będzie. Kwas chlorowodorowy, kiedy znajdzie się w towarzystwie wody, odda proton, czyli kation wodoru, tej cząsteczce wody. Kwas chlorowodorowy daje proton cząsteczce wody, w wyniku czego powstaje kation hydroniowy. Wodny roztwór chlorowodoru jest kwasem, zarówno w teorii Bronstedta-Lovrego, jak i Arrheniusa. Przeanalizujmy teraz, jak sprawa wygląda w przypadku zasad Bronstedta-Lovrego. Zasada akceptuje proton. Tutaj kwas odłączył proton, który to proton przyjęła woda, więc woda w tym równaniu jest przykładem zasady. Kwas jest donorem protonu, a zasada akceptorem protonu. Kwas po odłączeniu protonu staje się sprzężoną z nim zasadą. Natomiast zasada pobierając proton staje się sprzężonym kwasem. W tej teorii wprowadzone zostało pojęcie pary sprzężonej kwas-zasada. Kwas daje nam zasadę i proton. Przeanalizujmy kilka przykładów. Zapiszmy dysocjację kwasu octowego. W wyniku tej dysocjacji powstaje anion etanowy i jon wodorowy. Innym przykładem jest dysocjacja kwasu fosforowego 5. Dysocjacja ta przebiega w sposób stopniowy. To znaczy, że w każdym etapie odszczepia się tylko i wyłącznie jeden proton. Na początku H3PO4 w trakcie dysocjacji tworzy jon H2PO4- i kation H+. Następnie anion H2PO4 ulega dalszemu etapowi dysocjacji, w wyniku czego powstaje jon HPO42- i kation wodorowy. W ostatnim etapie jon HPO42- dysocjuje, dając anion PO43- i kation wodorowy. Przypomnę, że w trakcie dysocjacji kwasu fosforowego 5 kolejno odszczepiają się poszczególne protony. Woda również może zachowywać się jak kwas. W trakcie autodysocjacji woda rozpada się na proton i jon wodorotlenowy. Jednak woda tutaj może być również zasadą, ponieważ jon H3O+ może odszczepić proton, w wyniku czego powstanie woda. Ogólny zapis równowagi kwasowo-zasadowej według teorii Bronstedta można przedstawić następująco. Kwas pierwszy reaguje z zasadą drugą, w wyniku czego powstaje sprzężona zasada pierwsza i sprzężony kwas drugi. HA plus B daje nam A minus plus HB plus. Gdzie? HA to jest kwas pierwszy, B zasada druga, A minus sprzężona zasada pierwsza, HB plus sprzężony kwas drugi. Wróćmy do dysocjacji kwasu octowego. Kwas octowy oznaczmy jako kwas pierwszy. Woda w tym równaniu reakcji przyjmuje proton od kwasu octowego, więc jest zasadą. Zapiszmy zasada druga. I teraz po dysocjacji kwas odszczepia proton i powstaje z niego zasada.
Mówimy zasada sprzężona z kwasem pierwszym. Więc zapiszmy sobie zasada pierwsza. A tutaj woda po przyjęciu protonu staje się kwasem. Kwasem sprzężonym z zasadą drugą. Tu woda jest zasadą. Teraz przeanalizujmy przypadek, w którym woda jest kwasem. Więc przeanalizujmy sytuację odwrotną. Anion octowy w reakcji z wodą odtwarza kwas octowy i powstaje reszta wodorotlenowa. Anion przyjmuje proton od wody, więc jest zasadą. Zapiszmy zasada pierwsza. Woda, skoro oddaje proton, jest kwasem, kwasem drugim. W wyniku tej reakcji powstaje kwas octowy i jon wodorotlenowy. W tym równaniu mamy do czynienia z parami sprzężonych ze sobą kwasów i zasad. Tutaj pierwszą sprzężoną parą jest jon etanowy i kwas octowy. Natomiast druga sprzężona para to woda pełniąca funkcję kwasu i anion wodorotlenowy, czyli zasada. Zwróć uwagę, że woda w zależności od sytuacji, w jakiej się znalazła, może pełnić rolę zarówno zasady, jak i kwasu w teorii Brosteda-Lowrego. Takie związki nazywamy związkami amfiprotycznymi. Są to związki, które mogą być zarówno kwasem, jak i zasadą. Przejdźmy do kolejnej teorii definiującej kwasy i zasady. Teorię tę podobnie ogłoszono w 1923 roku przez Liusa. Lius szczególną uwagę zwrócił na elektrony i uznał, że kwas jest akceptorem elektronu. Zasada natomiast jest donorem, dawcą elektronu. W ujęciu Liusa zasadą jest każdy donor pary elektronowej. Natomiast kwasem jest każdy akceptor pary elektronowej. Czyli każda substancja, która przyłączyła parę elektronową, tworząc przy tym trwałe związki. Trwałe wiązanie. Bardzo dobrym przykładem dla wytłumaczenia tej teorii jest chlorek glinu. Nie posiada on protonu, więc zgodnie z teorią Areniusa nie jest kwasem. Jednak w myśl teorii Liusa chlorek glinu jest kwasem. Związek ten w niewodnych rozpuszczalnikach ma niedobór pary elektronowej, nie ma oktetu. I dlatego jest wykorzystywany jako odczynnik elektrofilowy w syntezie organicznej. A czym jest w takim razie zasada Liusa? Jest to donor elektronu. Na przykład zasadą będzie tutaj jon chlorkowy. Ma on ładunek ujemny, więc ma dodatkowy elektron, który może oddać. Innym przykładem zasady Liusa jest amoniak. W amoniaku mamy do czynienia z wiązaniem kowalencyjnym spolaryzowanym pomiędzy azotem a trzema wodorami. Jednak zobacz, azot ma 5 elektronów na swojej ostatniej zapełnionej powłoce. Ma 5 elektronów walencyjnych. W takim razie, kiedy 3 spośród tych elektronów wykorzysta na powstanie wiązania z wodorami, pozostanie mu jeszcze jedna wolna para elektronowa, 2 elektrony, które to elektrony może oddać jakiemuś innemu związkowi. Dlatego też w myśl teorii Liusa jest on zasadą. Wydaje mi się, że po tym nagraniu nie będzie już dla Ciebie problemem zdefiniowanie, czym jest kwas, a czym zasada. Dzisiaj zapoznałeś się z 3 teoriami kwasowo-zasadowymi. Z teorią Areniusa, z teorią Brosteda-Lowrego i teorią Liusa.